mam już przypięty pasek do fartuszka, tylko teraz uwaga, zwracam uwagę na to miejsce. Przypinamy też końcówkę falbanki. I to pilnujemy, żeby nam się tutaj wszystko ładnie poukładało, żeby nam tutaj nic się później nie podwinęło. Czyli z jednej i z drugiej strony mamy przypięte i spokojnie możemy szyć. Ale zanim szyć, to przypominam, że mamy maszynę ustawioną jeszcze na szef ozdobny. Więc wracam do początkowych ustawień. Pamiętam, że igłę muszę mieć na górze, żeby cokolwiek przestawić, żeby te igły nie złamać. Czyli szef prosty, długość ściegu 3, szerokość ściegu 0, igła jest na środku, naprężenie nici, tak jak sobie ustawiłam na początku, trójka, jest ok, mogę szyć. Szyjemy od tego momentu, gdzie mamy pod spodem naszą falbankę, bo ona nam zaczyna. I teraz uwaga. Wykorzystamy po raz pierwszy szycie do tyłu. Czyli wkładam sobie moje materiały wszelakie pod stopkę i teraz znowu będę wykorzystywała brzeg tkaniny i brzeg stopki jako prowadnik. Wprawdzie szef wyjdzie mi wtedy troszeczkę dalej od fizeliny, nie przy samym brzegu, ale jest to do zaakceptowania dla mnie. Łatwiej mi się szyje tutaj trzymając się brzegu, tak wolę. Czyli zaczynam sobie szyć, jak zwykle trzymamy minimalnie niteczki, żeby nam się nic nie poplątało i przeszywamy około pół centymetra. Stop. Teraz w mojej maszynie przycisk od szycia do tyłu jest tutaj. Trzeba go bardzo mocno przycisnąć i szyjemy. Tylko że maszyna szyje wtedy do tyłu. Puszczamy i z powrotem szyjemy do przodu, ale wtedy ten początek szwu jest taki, że tu nie ma prawa nic puścić. Nie muszę już zabezpieczać nitek ani nic takiego. I teraz spokojnie szyjemy sobie aż do końca i na końcu zrobię to samo. Jak dojadę już do końca, to przycisnę, maszyna mi się cofnie o jakieś powiedzmy pół centymetra, centymetr, jej na to pozwolę i później będziemy szyć z powrotem. Oczywiście pamiętamy, że samo naciśnięcie przycisku powoduje tylko, że maszyna chce szyć do tyłu. Żeby szyła, no to oczywiście naciskamy pedał.